Żył sobie nastoletni rybak Kamil. Był bardzo spokojnym rybakiem. Pewnego dnia rozpętała się deszczowa wojna, która zmieniła jego życie. O nie, co ja teraz zrobię? Zniszczyli mój dom tutaj. Mieszkam sam. I teraz muszę sobie jakoś radzić, tylko nie wiem jak. Mam dopiero 19 lat. A nie, już jestem prawie dorosły, ale brakuje mi rodziców. No, muszę, może jak ten, przestanie, może przesta, prześpię się, może mnie nikt nie zabije, no bo teraz jest deszczowa wojna i myślę, że jak się prześpię, to jak wybuchła wojna, ta bomba atomowa i różne takie granaty, nie no, ja idę, nie, ja muszę się przespać. O! Nie wiem, zobaczę, czy tam nie strzelają, czy bombardują, czy coś takiego. O! Chyba polecieli gdzieś dalej. Teraz chyba do gdzieś tutaj, do czegoś innego tutaj w Polsce. O, i teraz się tutaj przejdę na spacer. I tak dalej. O, ej, co tu się stało? Ej. O, jak tu dużo ludzi pewnie zginęło. Ja cię... Nie. Nie. Ja tak nie chcę skończyć. O kurczę. Ja cię. To naprawdę straszne. Dobra. To ja idę dalej. To jest jakiś bunkier czy coś. Czy... Nie wiem. No, gdzie tu jest wejście? Muszę poszukać. Gdzie to wejście? O, tu jest jakieś wejście. Muszę to zamknąć. O kurczę, tu też ludzie tutaj zginęli. A tu jakaś skrzynia. I... Czekaj, co tu pisze? Trzecia wojna. Okej. Jakaś książka to jest? To dobra, czytamy. Hej, czytelniku, jeśli to czytasz, to jeszcze żyję. Słuchaj, mamy trzecią wojnę światową. Jeśli jesteś zainteresowany tym, co do ciebie teraz napiszę, to tam idź, kieruj się na zachód. Tam przeczytasz kolejną wiadomość ode mnie. Adam. O kurczę. No, chyba na serio coś się tutaj stało. No, ciekawe co. Kolejnych przygód dowiecie się w kolejnym odcinku.